Witam Państwa serdecznie na naszej konferencji prasowej. W południe 26 lipca na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie została ogłoszona informacja o wybraniu Krzysztofa Ostrowskiego jako kandydata na stanowisko prezydenta Gniezna w jesiennych wyborach samorządowych. Decyzja została podjęta kilka dni temu przez Komitet Polityczny Partii. Bo Krzysztof Ostrowski to połączenie doświadczenia samorządowego. Nie tylko był starosta, ale także szef ziemi gnieźnieńskiej, więc taki działacz, który doskonale zna potrzeby lokalnej społeczności, ale oprócz tego to także nasz członek Prawa i Sprawiedliwości, czyli wszystkie wartości Partii Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie człowiek, który jest stąd, który tutaj pracuje, który zna lokalne potrzeby i moim zdaniem to jest idealny kandydat, stąd jego kandydatura po analizie innych została zatwierdzona przez Jarosława Kaczyńskiego i my wszyscy będziemy mu mocno pomagać, łącznie z liderem partii, będziemy robić wszystko, by nastąpiła w Gnieźnie zmiana prezydenta. Jak zapewnił nowy kandydat, jego wybór w jesiennych wyborach oznaczać będzie dla Gniezna zmiany na lepsze. Całą koncepcję mojej potencjalnej prezydentury, plan poprawy warunków życia mieszkańców miasta Gniezna, myślę, że odbudowa rangi miasta Gniezna na mapie społecznej i politycznej Polski, bo ta ranga bardzo podupadła. Można powiedzieć, że przy bierności władz miasta i powiatu Gniezno powoli spychane jest do roli takiego przecinnego miasta powiatowego, a nie pierwszej stolicy Polski. Przedstawię ten plan na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na początku września tego roku. Dlaczego zdecydowałem się przeciwstawić? Myślę, że Gniezno potrzebuje prezydenta dynamicznego, prezydenta, który będzie nie tylko pochylał się z troską nad mieszkańcami, który będzie wśród mieszkańców, ale też będzie dynamiczny, będzie miał wizję i strategię długofalową rozwoju miasta, bo takiej strategii rozwiązywania problemów tego miasta brakuje. Pełne poparcie kandydatury Krzysztofa Ostrowskiego wyrażał także poseł Witold Czarnecki. Moja obecność jest absolutnie naturalna. W tej chwili pełnię funkcję przewodniczącego zespołu Wielkopolskiego Zespołu Wyborczego. No więc jakby mnie tutaj nie było, to by był wyraźny afront wobec pana Krzysztofa Ostrowskiego. Nasze relacje były zawsze poprawne i bym się czułem w obowiązku, żeby tu być, ale nie przyszedłem tu z obowiązku, ale naprawdę ze szczerego poparcia. Trzymam za niego kciuki. O tym, czy nowy kandydat otrzyma poparcie innych ugrupowań prawicowych, prawdopodobnie przekonamy się po zapowiedzianej na wrzesień konwencji programowej.